Podczas ostatniej 15. sesji Rady Gminy w Działdowie odbyło się spotkanie związane z opracowywaną strategią rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2016-2026. Skierowane było do różnych grup odbiorców, zarówno do mieszkańców gminy Działdowo, jak i przedsiębiorców. Rozpoczęliśmy to oczywiście standardowo, czyli konsultacje społeczne trwają w tej chwili już drugi miesiąc i w formie elektronicznej, i oczywiście bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, z sołtysami, z radnymi. Na podstawie tych danych przybliżono informacji na temat ogólnych założeń strategicznych dokumentu i przedstawiono wstępne wnioski. Już w tej chwili widzimy po pierwszym etapie, że są dość bogate I sporo ciekawych rzeczy, aczkolwiek czekamy jeszcze do dalszego przekazywania materiałów. Na początku grudnia materiały już będą zebrane i poddane analizie. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej online pod adresem www.ebadania.pl oraz w wersji tradycyjnej na stronie Urzędu Gminy Działdowo. To już ostatni dzwonek, bowiem ankiety wysyłać można do 3 grudnia. W styczniu będą konsultacje już z Radą Gminy i sołtysami, wcześniej oczywiście na komisjach dyskusje i będzie przedstawione już jak gdyby ogólne takie ramy już tej gotowej strategii. Zaplanowane zadania strategiczne przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto strategia ta będzie stanowiła formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.